Witajcie kochani, dzień dobry w nowym filmiku. Czas najwyższy na publikację z Pawłem. Paweł, dawno Cię u nas nie było. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Anito, cześć moi drodzy. Coś ostatnio też dużo się u Ciebie dzieje. No dużo się dzieje, dużo fajnych rzeczy. Na razie nie mogę jeszcze zdradzać, ale już niebawem się wszystko pojawi. O, jakie tajemnicze, tajemnicze. Słuchajcie, dzisiaj pomyśleliśmy sobie o tym, że stworzymy dla Was taką nową serię, w której będziemy przeglądać kobiece magazyny i rozmawiać sobie na luzie o różnych trendach, o nowościach, które lansują marki. A ponieważ ja jestem troszeczkę bardziej od Pawła w tej kwestii kosmetycznej, a Paweł ode mnie, jeżeli chodzi o makijaż, myślę, że to będzie idealne połączenie, żeby Wam w jednym filmiku stworzyć właśnie takie trendy, połączenie, przegląd makijażowo-pielęgnacyjne. Co to ty myślisz? Ja myślę, że pomysł będzie naprawdę świetny. Słuchajcie, to będą takie ploteczki kosmetyczno-makijażowe. Ten przegląd prasy, który jest wszechobecny. Myślę, że to będzie fajne, bo tego nie ma. Ciągle tylko polityka, polityka i polityka. A my zajmiemy się... I kosmetyki, i kosmetyki, i kosmetyki. Dokładnie. A my będziemy sobie rozmawiać o różnych takich babskich i nie tylko sprawach. Tak jest. To co, zaczynamy? Zaczynamy. No dobrze, to może zaczniemy od takiego trendu w makijażu, który zauważyłam, że zaczyna się przewijać w większości magazynów czerwcowych, a mianowicie mokra skóra. Paweł, powiedz nam, o co tak naprawdę chodzi w tej mokrej skórze i jak zrobić sobie taki makijaż, żeby też nie przedobrzyć? Słuchajcie, tak, ten efekt glow, takiego mokrego glow jest bardzo popularny, bardzo modny. Ja myślę, że w Polsce takim prekursorem to jest Patrycja Dobrzyniecka. O tak, glow by efekt glow by tak, bar, tak, dokładnie. Także pozdrawiamy Patrycję. Patrycja, robisz naprawdę świetną robotę i świetny trend wprowadziła. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o sam ten trend, rzeczywiście dużo się pojawia. Czasami mam wrażenie, że nie wszyscy do końca rozumieją, o co chodzi, bo czasami aż za mocno, aż za dużo. Nakładają za dużo tych produktów, bo pojawiają się takie płynne liquid produkty rozświetlające. Do tego dokładają jeszcze produkty takie w kamieniu, bardzo rozświetlające, niczym bombka dosłownie. I tego jest naprawdę too much, według mnie. Bo mam wrażenie czasami, że można wręcz wyciskać jak gąbkę, że ten rozświetlacz będzie spływał. Tak? Poza tym mam wrażenie, że teraz te kosmetyki są jeszcze szybciej zużywane przez kobiety. Dawniej kobiety kupowały te kosmetyki, one miały na 2-3 sezony. No ale wiesz Paweł, to też jest tak, że tych dostępność do tych kosmetyków mamy znacznie większą. I możemy przebierać, wybierać i zobacz, ile nowych produktów wchodzi praktycznie co sezon. Czy to w Sephorze, czy w Douglasie, czy w różnych drogeriach, na stronach internetowych. Kosmetyki, które są ściągane z zagranicy. Jest tego naprawdę ogromna ilość. I rzeczywiście, zobacz, na Instagramie lansowany jest taki makijaż, który jest bardzo mocny, taki do zdjęć. Też jest, że tak, jest też dużo takiego glow i tak dalej. A w rzeczywistości nie do końca taka normalna, zwykła kobieta nie zawsze jest w stanie zrobić sobie taki makijaż, tak? No i tutaj właśnie pojawia się ten efekt mokrej skóry, ale ja bym chciała taki efekt mokrej skóry w takim moim codziennym makijażu. To co ja tak naprawdę powinnam zastosować? Jakie preparaty, żeby to tak pięknie wyglądało, ale żeby nie przedobrzyć i żeby nie była rozświetlona jak choinka? Tak, tutaj na pewno mamy duże do czynienia też jakby z rodzajem skóry, bo sama wiesz doskonale, prawda, że jeżeli mamy cele mieszaną, tłustą, pielęgnacja na pierwszym miejscu. Tak, to pielęgnacja jest na pierwszym miejscu, ale w przypadku tych cel to wybłyszczanie jest bardzo naturalne, tak? I jeszcze bardziej to widać, a dodatkowo jeżeli ktoś dołoży jeszcze rozświetlacz, no to efekt będzie naprawdę troszeczkę taki too much. Natomiast słuchajcie, cały czas jakby w makijażu przewija się less is more. Natomiast mam wrażenie, że w tym momencie to jakby gdzieś tam odeszło na bok, bo rzeczywiście się pojawia coraz więcej tych produktów, tak? I to jakby powoduje, że ten makijaż jest taki, no taki full of makeup. O, może tak się wyrażę, tak? No, jeżeli chodzi o ten, w ogóle wracając do tego glow, słuchaj, co zrobić, żeby był taki naturalny glow? Bo wiadomo, ja zawsze powtarzam klientkom swoim, że słuchajcie, mam dwa rodzaje makijażu. Jeden makijaż to jest taki do noszenia na co dzień, a drugi makijaż nie od święta, tylko generalnie na jakieś specjalne wielkie wyjście, powiedzmy na jakiś czerwony dywan, bo no, dzisiaj już mamy okazję, możemy sobie gdzieś tam wyjść na jakiś raucik, te czerwone dywany są, gdzieś w klubach też są rozkładane, słuchajcie, także można poczuć się jak gwiazda. Dlatego ten makijaż codzienny to powinien być taki bardzo wyważony. Nie za dużo, jeżeli już rozświetlacz to jeden, wybierzmy jeden produkt. Albo on będzie płynny, albo on będzie w kamieniu, ale nie łączmy kilku elementów rozświetlających, bo będzie tego naprawdę za dużo. Jeżeli chodzi o produkty pielęgnacyjne, starajmy się też wyważyć, tak żeby nasza skóra była w bardzo dobrej kondycji, no bo cera jest podstawą. Jeżeli no tak, cera ale słuchaj, wygląda, do pielęgnacji przejdziemy sobie za chwilę. To za chwilę, tak. Tak, to jeszcze się ciebie zapytam, ok, mamy ten efekt mokrej skóry. Ty jako makijażysta polecasz bardziej produkty w kamieniu, czy jednak płynne do tego efektu? Ja jestem bardziej za produktami w kamieniu. W kamieniu. W kamieniu, dlatego że
zauważyłem, że produkty płynne nałożone samodzielnie wyglądają naprawdę świetnie. Natomiast jeżeli nałożymy produkt płynny bezpośrednio, na przykład lekko zaczniemy go wklepywać w skórę na podkładzie bądź na pudrze, to coś zaczyna się niefajnego dziać. To coś, to słuchajcie, jest efekt ważenia. Tego być może nie widać na Instagramie, bo rzeczywiście dochodzą do tego różnego rodzaju filtry, ale w życiu widać naprawdę i wyobraźcie sobie bardzo duże rozczarowanie klientów, kiedy przychodzą na szkołę makijażu i chcą ten efekt instagramowy. Jeżeli ja im tłumaczę, nie do końca to dociera, ale w momencie, kiedy pokazuję i to robimy, to rzeczywiście wierzą, rozumieją, tak, że jest za dużo tego. Tak? Czyli starajmy się wyważać te produkty i odpowiednio nakładać na twarz. A tak zdradź mi taki mały sekret. Kiedy masz jakieś następne warsztaty? Warsztaty, poczekaj, niech pomyślę. Będziesz jeździł po Polsce? A mnie zastrzeliłaś, może ja nie znam swojego grafiku, ja nie wiem, co ja robię jutro. A nie, no. No bo wiesz, bo ja chcę tutaj moim dziewczynom powiedzieć, że zbliża się ten czas, że Paweł będzie jeździł po Polsce. O, i można się do ciebie zapisywać, tak. Właśnie, sprawdzać sobie, kiedy będziesz dostępny. Słuchajcie, będę w Krakowie 12 i 13 czerwca w salonie firmowym Galerii Krakowskiej, a 14 czerwca będę w Częstochowie w Galerii Jurajskiej. No słyszeliście? Macie szansę, żeby pójść do Pawła właśnie na te warsztaty i dowiedzieć się, jak tam robić ten efekt mokrej skóry. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. No dobra, kolejny trend. Czerwone usta, twoje ulubione. Moje ulubione, wiesz doskonale. A ja cię dobrze znam. Słuchajcie, tak, ja kocham czerwone usta, ale powiem wam, ja kocham czerwone usta, ale nie lubię do końca matowych czerwonych. Mhm. Ja lubię te czerwone usta, kiedy one są takie lakowe, kiedy są takie olśniewające, piękne, pełne. I wtedy rzeczywiście ten efekt czerwonych ust dla mnie jest totalnie piorunujący, bo mam wrażenie, że wtedy tylko wystarczy wytuszować rzęsy, wypracować pięknie cerę i te czerwone usta. No a zobacz, a to jest takie zdjęcie z takim Kojarzy mi się z czym? Z twoim wyjazdem do Azji. Tak, to jest typowo, słuchajcie, azjatycki look. Piękne. I to mi się mega podoba, bo Azjatki uwielbiają mocne kolory, ale nie do końca widzimy je w tych mocnych kolorach. Ale one zawsze mają czerwienie, fuksję, amaranty. One mają to w torebce, ale one potrafią tego używać z rozsądkiem. Jak one to robią? Słuchajcie, nigdy nie obrysowują konturu. Nigdy. Mhm. One zawsze zaczynają delikatnie od środka obrysowywać. Potem opuszek palca, to jest ich aplikator, lekko to wklepują. A dopiero potem subtelnie nakładają pomadkę na całe usta. Bardzo subtelnie, nie tak jak u nas jest, że dociska się tę pomadkę z czasami, łamią tę pomadkę. I robi się, wiesz, taki dokładny kontur, rysowanie tego. Nic z tych rzeczy. Wszystko subtelnie, wszystko takie wyważone, delikatne. No i rzeczywiście ta czerwień na ustach, słuchajcie, będzie wyglądała mega naturalnie. A co byś powiedział na taką czerwień właśnie też a propos tego mokrego looku? Przy mokrym looku jak najbardziej. Też? Tak, pięknie będzie wyglądało. A masz jakieś propozycje? Będzie bardzo zmysłowo. A masz jakieś propozycje czerwonych pomadek od Estée Lauder? Mam propozycje czerwonych pomadek, słuchajcie. I nawet tutaj mam pomadki, już wam pokazuję. Mam trzy różne kolory czerwieni. Mhm. 303, 304 i 305. Ten będzie mój. Ten będzie twój. Tak mi się wydaje, bo ten jest bardziej w pomarańcz. Tak, ten jest bardziej w pomarańcz. Czekaj, muszę je otworzyć. Gdzieś nowe są. Przygotowałem nowe. Paweł się nie przygotował. Przygotował pomadki, ale słuchajcie, nie przygotował opakowań. No wiecie co? Jak tak może być, Paweł? Dobra, jest pomadka. No piękna. Słuchajcie, tu widać. No piękny jest. Piękny kolor, nie? To jest ta, o której ja mówiłam, tak? Tak. 304. Tak, to jest 304. Tutaj mam 305. Jak otworzę? Dobrze. Słuchajcie, ona już jest taka troszeczkę zgaszona. Natomiast żadna z tych pomadek nie jest matowa. One są bardzo takie kremowe w konsystencji. Słuchajcie, te pomadki to po prostu rozwaliły system w Estée Lauder, bo są to pomadki, które mają 25% czystego pigmentu, mają płynną perłę, która powoduje, że jest niesamowicie kremowa i oczywiście są odżywcze, czyli mają olejki, nie przesuszają ust, bo nie są matowe, to po pierwsze, ale są mega kremowe, to są takie bardzo treściwe, bardzo trwałe. Dzięki temu, że pigment jest w tak wysokim stężeniu, te pomadki są trwałe. No tak, tak myślałam, że to będzie taki bardziej pomarańczowy kolor. To nie dla mnie. Ale te mi się podobają, a ten fajne, mi się podoba. Bardzo fajne te kolory pomadek. Czyli tak, możemy łączyć ten mokry look na naszej skórze z rozświetlaczem. Możemy też dodawać taką mokrą pomadkę, czerwoną pomadkę. A jest jeszcze coś, co też mi się rzuciło w oczy. Morski efekt na oczach. Morski efekt, ale masz taki na myśli... Tak jak twoja marynarka dzisiaj. Tak jak moja marynarka. Tak. Tak, słuchajcie, ja zauważyłem, że od jakiegoś czasu, w zasadzie w zeszłym roku też ten był
Tak, masz rację, bo te treści generalnie one się bardzo często powtarzają, tak, prawda? Tak, ten pocałunek słońca, muśnięta słońcem, tak dalej. Mm-hmm. Słuchajcie, wiadomo, mamy lato, no to jesteśmy muśnięci słońcem, a nie śniegiem. Tak, wiadomo. Stąd właśnie... Bardzo dobre skojarzenie chciałam powiedzieć. Tak, dlatego trzeba zwracać uwagę na to, że te trendy jednak będą się powielały i oczywiście można sięgnąć do prasy, jeżeli ktoś zbiera, kolekcjonuje prasę z zeszłego bądź ze wcześniejszych sezonów i lat, i obserwować, co się dzieje, bo patrząc na to, co się tutaj dzieje w kolorowej prasie, słuchajcie, wszystkie te trendy już były. Nie wiem, czy masz wrażenie, ale czy jest coś, co Ciebie zaskoczyło? Nie. Nie, prawda? Mam wrażenie, że wszystko już tak, było. Tak, ciągle powtarza się brokat, ciągle powtarza się właśnie takie podkreślone oko, ciągle jest ta albo naturalna skóra, albo mocne konturowanie na przykład, tak? Zawsze gdzieś jest to rozświetlenie, są te mocne usta. Tak naprawdę te trendy cały czas w jakiś tam sposób do nas wracają. One się mielą po prostu, no, nie? Dokładnie, jakoś tak jest. No i zobacz, a brwi w kolorze niebieskim? Brwi w kolorze niebieskim, to jest takie troszeczkę awangardowe. Ale jeżeli ktoś lubi, czemu nie, tak? Ja generalnie nie jestem zwolennikiem, jak wiecie, takich kolorów na pewno wybrwi. O, tak, usta te, które przed chwilą, o których rozmawialiśmy. O, tak, nude look, słuchajcie, to jest przepiękny look, jeżeli chodzi o usta. No i ten look, taki nude look, to jest to, o czym mówiłem też jakiś czas temu, będąc pytany na śniadanie, czyli takie jakby produkty do ust trochę hybrydowe. Tak, trochę hybrydowe, ale jednocześnie zawierające te transparentne pigmenty. Pamiętam, pokazywałeś wtedy taki fajny balsam do ust, tak, który chyba wyszedł z najnowszej kolekcji Estée Lauder, pielęgnujący, ale on zmienia kolor. On zmienia kolor, mam go tutaj. Tak, to jest ten balsam, zobaczcie. On wygląda w ten sposób, w ogóle cała kolekcja Dni Lip Care Estée Lauder wygląda bardzo słodko, tak lekko. Przepięknie, różowo. Właśnie ten róż w połączeniu ze złotem, coś wspaniałego i zapach miętowy. Zapach idealny miętowy, na lato. Tak. Idealny jest na lato, no i generalnie słuchajcie, to są te transparentne pigmenty. W momencie aplikacji na usta on zaczyna się utleniać i zmienia odcień czerwieni wargowej i podkreśla niesamowicie waszą czerwień wargową. Czyli każda z was będzie miała bardzo indywidualny odcień. No dobrze, Paweł, a powiedz mi w takim razie już na zakończenie tych trendów makijażowych, bo moglibyśmy o tym rozmawiać i rozmawiać. Jakie trendy lansuje marka Estée Lauder na ten sezon, jeśli chodzi właśnie o makijaż? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wakacyjny make-up według Estée Lauder, to przede wszystkim nasza linia wakacyjna, nasza linia sezonowa Bronze Goddess. Och, uwielbiam. Kto raz powącha zapach, kultowy zapach właśnie Bronze Goddess, to będzie wiedział, co chodzi. Mamy tutaj, słuchajcie, ten zapach. Tak wygląda. Flakon się zmienił, zapach się nie zmienił. Właśnie zauważyłam, że flakon jest troszeczkę inny, tak, ale też jest ten korek taki z niebieskim, tym takim turkusowym, zresztą tak, też taki był. Tak, z taką obrączką właśnie jest. O. Czujesz? Och, flakon zostaje tu dzisiaj u Ciebie. Bardzo proszę. Słuchajcie, zapach jest genialny, naprawdę. I kobiety uwielbiają ten zapach. Ja nie wiem, co ten zapach ma w sobie takiego. Bo znaczy wiem, ale generalnie jakby to jest ta magia tego zapachu. To jest magia, a poza tym to jest nietypowy zapach. To nie jest taki zapach, który wszędzie czujesz na ulicy, tylko wystarczy odrobinę się nim spryskać. Tego czujesz naprawdę cały dzień. Ja go w zeszłym roku to po prostu zużyłam do ostatniej kropelki. Ale on tak pięknie utrzymuje się na skórze i on pachnie latem. To jest właśnie zapach takich, słuchajcie, tropików, lata, ciepła, opalnych dni. Takiej skóry opalonej. Tak, dokładnie. Jest... Kojarzy nam się wow, z takim leżeniem nad basenem luksusowo. Palenka, jest drink. Obłędne. Musicie koniecznie powąchać. No polecamy. Właśnie. I teraz tak, cała linia Bronze Goddess ma bardzo rozbudowaną linię gamę i tutaj zacznę może od tej pięknej palety. I o tej palecie też mówiłem, pokazywałem ją w ostatnim odcinku na blog Makijaż Sephora. Tam nagrywaliśmy z Julką makijaż pielęgnacyjny, to znaczy odcinek pielęgnacyjno-makijażowy. I między innymi ta paleta była też bohaterem. Zobacz, jakie są kolory. Są to przepiękne kolory beżo-brązy. Mamy też troszeczkę tutaj taki bakłażan. Poza tym są i matowe, i błyszczące. Tak, więc mamy, można je fajnie łączyć. Dokładnie, tak? Można się bawić. Można zrobić matowy efekt makijażu, można zrobić taki troszkę błyszczący, perłowy. I ja bardzo, bardzo lubię perłę latem. Bardzo. Ona przepięknie się broni. Wygląda niesamowicie. Dlaczego? Dlatego, że latem, wiadomo, nasza skóra, jakby ten glow też się pięknie pasowuje. Słuchajcie, nasza skóra jest taka, że ona naturalnie przybiera ten glow, ten połysk. I w momencie, kiedy macie na powiekach cienie perłowe, wygląda to po prostu mega zjawiskowo. No dobra, Paweł, ale właśnie tutaj muszę się Ciebie o coś zapytać, bo bardzo często mówi się o tym, że kobiety z taką cerą dojrzałą w wieku powyżej 40-50 lat nie powinny używać perłowych cieni na powiece.
Czy ty się z tym zgadzasz? To znaczy, ja się zgadzam z tym na pewno, żeby nie używać perłowych cieni pod łukiem brwiowym. Bo to jest ten właśnie, tak się zakorzeniło, że nasze powiedzmy mamy, babcie, prababcie i tak dalej, jakieś 20 lat temu nosiły tę perłę tutaj pod łukiem brwiowym. To wyglądało komicznie. Ale jeżeli ktoś potrafi nosić perłę na powiece ruchomej i potrafi sobie to wmodelować, to dlaczego nie? Czyli tak naprawdę nie ma takiej granicy wieku i sposobu do zastosowania takich perłowych cieni. To jest wszystko kwestia tego, jak dobierzemy jaki odpowiedni kolor do koloru naszych oczu, cery, tak? A wyobraź sobie kobietę, powiedzmy ciocię, tak? No. No bo myślimy tutaj o bardziej dojrzałej kobiecie. Ciocia, która przez 10 lat nosiła perłę na powiekach i w tym momencie schodzi na mat. No to czy to jest ta ciocia? To nie no jest ta ciocia. Ona będzie wyglądała inaczej, tak. Masz rację. To dlatego ja zawsze tak tłumaczę, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do czegoś, jeżeli ktoś nosi całe życie czarne kreski, albo nie wiem, niebieskie kreski, to dlaczego ma tych kresek nie nosić? Jeżeli ta kobieta się przez 20 lat czuła doskonale z kreskami, noście, słuchajcie, noście, jeżeli kochacie swój makijaż, noście ten makijaż, bo patrząc na to, co się dzieje, nawet słuchajcie, tutaj przegląd prasy, który dzisiaj mamy z Anitą, jest tak, że no to są propozycje makijażu, którego tak naprawdę myślałem, tak byś nie skorzystała. Nie, ja nie. Może tak? Te usta, no może trochę ten mokry look, ale na pewno nie ta niebieska kreska na powiece, czy już tym bardziej niebieskie cienie na powiece, a tutaj od razu przypomina mi się pewna śniadaniowa telewizja i występ, już nie pamiętam kto to był, ale właśnie zastosowanie takich niebieskich chyba czy zielonych cieni na powiekach u modelki, no to nie jestem ja, na pewno nie ja i ty pewnie jakbyś mnie zobaczył w takim makijażu, to też byś no nie, niebieskiego makijażu bym ci nie polecał. No, ale może te czerwone usta, tak? Może tak, czerwone usta, usta w odcieniu nude też. Glow jak najbardziej, tak. Mhm. Tak, tylko w miarę. No dobra, a tu widzę jeszcze takie jakieś tam fajne małe opakowanie. Ciekawe. Tak, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze przepiękne bronzery. Cztery nowe odcienie dołączyły do linii Bronze Goddess. I te bronzery są wyjątkowe. Przede wszystkim one są matowe, ale matowe są w produkcie, ponieważ w momencie aplikacji na skórze one stają się satynowe. One nie mają drobinek. Czyli możemy je wykorzystać też przy tym mokrym look. Spokojnie i będzie wyglądało to cudownie, bo to jest, można powiedzieć, taki suchy puder. Suchy puder, w zasadzie suchy krem, tak? O, może ten sposób, tak? Który będzie pięknie wyglądał na skórze. Cztery odcienie, ja mam swój faworyt, jest numer jeden. Bo zawsze taki bardzo neutralny, tak. Bo pozostałe kolory też są fajne, ale one są zdecydowanie ciemniejsze. Czyli latem. Ale jest szansa, że można sobie wybrać do swojego koloru. Jak najbardziej. Słuchajcie, one są też mniejsze. Tak, one są też mniejsze, one są bardziej kompaktowe. Nie bardzo fajne opakowanie mają. W tym roku widzę, że są nieco inne niż były chyba w zeszłym roku. Tak. Jeszcze jest coś. I jeszcze jest coś, słuchajcie, są piękne rozświetlacze. I zdradzę wam, że ja już się tutaj do nich dobrałam i one pachną tak samo jak te perfumy. Tak, są perfumowane identycznie, po prostu pięknie. Tak. A ten rozświetlacz, pamiętasz, my już wykorzystaliśmy ciebie. Tak. Tak, dawno. Tak, tak. To było... I powiem ci, że ja już nie mogłam się doczekać, kiedy te rozświetlacze się pojawią. Tak, zaraz, bo Paweł, roku. No, zobacz. Jest, słuchajcie, pół roku. Strasznie długo czekaliśmy. Rzeczywiście, ja byłam jakiś czas temu w salonie marki i chciałam sobie kupić ten rozświetlacz i się okazało, że jeszcze ich nie, że muszę czekać. Więc czekam, ale Paweł już mi dał cen, że już mogę się wybrać spokojnie sobie zakupić taki rozświetlacz, więc dlaczego nie? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i ten zapach, który bym miała tutaj pod nosem. Tak, zapach jest, słuchajcie. One są perfumowane Bronze Goddess, także zapach będzie towarzyszył wam na pewno przez wiele godzin. No pięknie, czyli tak, mamy, omówiliśmy sobie już te trendy makijażowe i teraz może przejdziemy trochę do trendów pielęgnacyjnych. Co ty na to? Możemy, słuchajcie, przejdźmy sobie do trendów pielęgnacyjnych. Tutaj Anita widzę, że jest już podekscytowana, trochę bo rzeczywiście też, trochę się dzieje, trochę nie? Trochę tak, bo wiesz co, mi się wydaje, że w tym sezonie, ale to chyba jest tak jak mówisz, co sezon praktycznie, co roku jest to samo, trendy makijażowe troszeczkę zaczynają się łączyć z trendami pielęgnacyjnymi. No i jak przychodzi lato, to oczywiście skóra muśnięta słońcem. Czyli mamy tutaj, chodzi nam tutaj o samoopalacze i wszelkiego rodzaju preparaty brązujące, ale też rozświetlające do ciała, tak, do twarzy, drobinki, moje ulubione olejki, którymi się smarujemy, suche, błyszczące, piękne. Także znowu rzeczywiście pojawia się ten trend i tak jak mówisz, co roku on się odnawia. A z ciekawości ci się zapytam, czy marka Estée Lauder ma jakieś produkty samoopalające w... gdzieś tam w swoich zasobach? Samopalacze stricte nie mamy. A jakieś takie brązujące do ciała? Nie, tylko brązery. Tylko
Generalnie linia Brown Goddess kiedyś miała tego typu produkty. Właśnie tak mi się coś wydawało, że chyba kiedyś coś takiego było. W tej chwili nie. Nawet w salonie to jest chłodząca mgiełka do ciała z linii Brown Goddess, jest peeling, jest krem do ciała, ale stricte słuchajcie takiego koloryzującego, jakby podbijającego ten efekt właśnie opalenizny nie ma. Był w zeszłym roku olejek z drobinkami złota. Też w tym roku niestety się nie pojawi. W Polsce, przynajmniej w Polsce. Szkoda, tak, ale słuchaj, jak już jesteśmy przy tym rozświetlaniu ciała, to chyba możemy wykorzystać coś z makijażu, żeby też ładnie na przykład podkreślić gdzieś opaleniznę na ciele. Oczywiście. Rozświetlacz. Rozświetlacz. Rozświetlacz, bronzer można podkreślić, bronzerem można sobie podkreślić lekko, na przykład dekolt, rozświetlaczem kości, tak, obojczyku. A pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, ale był taki trend kiedyś właśnie zastosowania bronzera tutaj w okolicy dekoltu. Specjalnie tak się robiło, tak jak konturowanie twarzy, to konturowało się dekolt, żeby powiększyć biust. Pamiętam. Pamiętasz to? Tak, tak, tak. Słuchajcie, ja myślę, że to jest coś dla odważnych, bo no, ja generalnie, jeżeli chodzi o ciało, nie do końca czuję tego typu produkty. Dlatego, że nie wiem, to jest może moje takie przekonanie, jak jest gorąco i się pocimy, bo jednak się pocimy, umówmy się, to później dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, a dla mnie byłoby dyskomfortem, żeby to wszystko spłynęło na chmurę. Myślę, że dla każdego. Nie? Zwłaszcza, że powiem ci, ostatnio robiłam film na temat samoopalaczy i wspomniałam tam o takim preparacie CC do ciała, który maskuje, koryguje różne śniaczki i tak dalej. I dużo dziewczyn mnie pytało właśnie, czy on się, jak to się mówi, nie zjeżdża w ciągu dnia, czyli on po prostu nie zaczyna robić smug z tym potem, właśnie z temperaturą, czy on gdzieś nam się na tej skórze nie przesuwa, nie robią się jakieś smugi. I powiem ci szczerze, że gdybym miała taką sytuację, to bym była wściekła. No właśnie. Bo ja bym jednak chciała, że jak sobie gdzieś tutaj, wiesz, wysmaruję ciało preparatem brązującym, to żeby on nie tak na tej skórze był, tak? A nie robił mi się jakieś zacieki. Zgadzam się z tym absolutnie, bo ja czasami mam takie wrażenie, jak latem się wybalsamuję, to były takie balsamy, które mi się ścinały na skórze. Naprawdę? Ważyły mi się na skórze, tak. I po prostu ściekały mi w zmarszczkach na ciele. W zmarszczkach na ciele. Tak. Tak, uwielbiam to stwierdzenie, zmarszczki na ciele. Dobra. Dalej. Opalasz się? A, dalej. Co? Dalej, a opalasz się? I czy ja się opalam? Nie, słuchajcie, ja się w ogóle nie opalam. Nie ma takiej opcji, żebym ja się opalał. Kiedyś, dawno, dawno temu moja siostra miała solarium przez wiele, wiele lat. Naprawdę? Tak, ja się opalałem w tym solarium, słuchajcie, smażyłem się każdego dnia. Paweł na skwarkę opalałem. Na skwarkę, tak. To było, wtedy to było fajne, to mi się podobało. Generalnie nie miałem żadnych problemów z cerą, nic się nie działo. Natomiast od 10 dobrych lat ja się w ogóle nie opalam. Co więcej, ja zawsze używam wysokich filtrów. No właśnie, o to miałam się zapytać ciebie, stąd też moje pytanie a propos właśnie tego opalania. Tak, no bo skoro mówimy o trendach na lato, to trzeba pamiętać jednak o tych filtrach i tej wysokiej ochronie. Nie tylko na twarz, ale tak naprawdę na całe nasze ciało, tak? No i na skórę głowy, i na włosy, i też w innych takich miejscach. No i oczywiście w magazynach kobiecych teraz jest zawalenie propozycji, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne z różnych półek cenowych. Mamy te tańsze, droższe artykuły na temat tego właśnie, jak dbać o skórę, jak to się zmienia. Bo powiem ci, że tak naprawdę z jednej strony to jest taki biznes kosmetyczny, tak? No bo mamy tą ochronę przed promieniowaniem i ten biznes co roku się rozwija, bo powstają nowe preparaty, ale z drugiej strony cały czas te preparaty się testuje i sprawdza ich oddziaływanie na naszą skórę, ale też na nasz organizm i przez to, że ciągle wychodzą jakieś nowe badania, ciągle to się zmienia i ciągle zostają wprowadzone jakieś nowe preparaty. A ty jaką używasz ochronę? 30 czy 50? Obecnie 45. Nietypowo, słuchajcie, filtr. Te 45 nasza Estée Lauder z linii Perfection jest tam. Tak chyba zielona. Nie. Zaraz przyjdzie. Dawaj. To jest nowość. To dołączyło do portfolio całej linii Perfection Pro, tej takiej linii złuszczającej, linii przygotowującej, to jest linii z kwasami, z retinolem. I to właśnie jest takie uzupełnienie. W momencie, kiedy zrobiłeś sobie ten peeling na bazie kwasów AHA-BHA, tam my mamy stężenie 9,9, to jest wysokie stężenie, plus na przykład retinol, który jest bardzo też czysty i bardzo silny, to jest ta ochrona. Wymieniałeś wszystkie substancje, których nie stosujemy latem. No. No właśnie, ale widzę, że tutaj jest też jakieś 8 antyoksydantów. Muszę sprawdzić skład. Jest to w 100% mineralne.
Aha, dobra, okej. Okay. To też taką informację mamy. Substancje mineralne chroniące. No dobra, świetnie. Paweł, właśnie, no. A propos produktów pielęgnacyjnych, może pokażemy te nowości, które się pojawiły właśnie a propos Azji. Dawaj, przynoś je znowu. Przynoś je tu. Słuchajcie, Paweł ma wszędzie po całym domu porozstawione kosmetyki, więc nie dziwcie się, że tak lata z jednego miejsca do drugiego. I zbieram. Tak. Ale właśnie widzisz, przypomniało mi się a propos tych kosmetyków, bo to też jest nowość taka pielęgnacyjna w Estée Lauder i ona zrobiła podobno ogromną furorę właśnie w Azji. Ona zrobiła furorę w Azji, słuchajcie, ponieważ linia w ogóle została stworzona dla Azjatek, z myślą o właśnie kobietach bardzo aktywnych. Ten aktywny wiek w Azji to jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, bo mimo, że tam ludzie są bardzo aktywni od najmłodszych lat, po, można powiedzieć, naprawdę sędziwy wiek, bo uprawiają sport, naprawdę są mega, mega aktywni. I to się ceni, tylko brać przykład z takich ludzi. Ale słuchajcie, ta linia jest takim turbo nawilżeniem, turbo doładowaniem skóry, taką ochroną, typowym takim antyoksydantem, bo granat ma bardzo wiele przeciwutleniaczy. Także słuchajcie, naprawdę linia jest dla mnie fenomenalna. Bardzo się nie interesować. Tak, tak. Miałeś okazję już testować? Tak, a który jest twój ulubiony produkt? Kilka. Przyznaj się. No, przyznaj się, jeden możesz wybrać. Jeden. No, mam problem, słuchajcie, bo tak, kremy uwielbiam, ale ja myślę, że to będzie ten lotion. Jednak? Tak, to będzie ten lotion w takiej żelowej konsystencji. Jest mega wydajny, w ogóle poczucie na twarzy jest no, genialne, po prostu jest genialne. I to jest jeden z lotionów, które uwielbiam, naprawdę. A czy ty próbowałeś ten, który ja ci ostatnio polecałam, zielony? Jeszcze nie. Zostawiam go sobie na lato, bo ja wiem, że on jest bardziej dotermieszany. Tak. I myślę, że latem. Zwęża pory, fajnie te wszystkie substancje aktywne w nim działają właśnie na to, żeby nie było tej nadprodukcji sebum, żeby ta skóra nie błyszczała się zbyt szybko, zbyt mocno. Bardzo fajny, koniecznie wypróbuj. Okay. No dobra, Paweł, a ostatnia, słuchajcie, ostatnia sprawa, jeśli chodzi o trendy makijażowe, pielęgnacyjne na nadchodzący sezon, to są oczywiście co? Śluby. Tak. Paweł, czy ty robisz makijaże ślubne? Ja robiłem kiedyś makijaże ślubne. W tym momencie tak naprawdę nie mam na to niestety czasu, ale marzy mi się zrobić jakąś fajną akcję z makijażem ślubnym. Taki makijaż wow, taki prawdziwy ślubny, nie ten taki instagramowy. No właśnie, jaki według ciebie powinien być taki prawdziwy, właśnie fajny makijaż ślubny? Na pewno nie powinien być kopią. Aha. Tak, czyli w większości jest tak, że słuchajcie, kobiety przychodzą ze zdjęciem, z gazety. Chcę taki makijaż. Słuchajcie, nie ma nic gorszego, jak po prostu pokazać, ja chcę po prostu tę kopię. Bo naprawdę, ja myślę, że każda z was powinna wiedzieć, że no, każda z was jest inna przede wszystkim, tak? I każda kobieta ma zupełnie inny walor do podkreślenia. No, to jest po pierwsze, no, ten makijaż tu jest przecudowny i to nie jest taki mega mocny. Aczkolwiek zauważ, że są czarne kreski w środku oka. I to jest właśnie to, z czym ja na przykład walczę, bo wiesz, że ja kocham czarną kreskę w środku oka, tak? Ale ja wiem, że nie każdej kobiecie to pasuje. Bo jeżeli ktoś ma bardzo małe oczy, no to rzeczywiście to nie pasuje. Ale jeżeli ktoś ma piękne, duże oczy, dlaczego takie czarne kreski nie zastosować? Słuchajcie, właśnie, skoro jesteśmy przy plateczkach, to muszę wam coś zdradzić, taki sekret. A propos tego, jak my się z Pawłem poznaliśmy. To było dobrze kilka lat temu. Paweł robił mi makijaż i do tej pory mi utkwiło właśnie ta czarna kreska. Pamiętasz, wtedy robiłeś mi, podkreślałeś mi taki kolor oberżenia, chyba coś z fletem oczy i robiłeś mi tą kreskę. To było na Wrocławiu. Tak, to było tak i chyba jeszcze w Douglasie wtedy pracowałeś. Tak. No właśnie, właśnie. No dobra, Paweł, a taki jeden trik, który mógłbyś zdradzić a propos właśnie takiego makijażu ślubnego? Coś, co będzie wyglądało pięknie, ale też z drugiej strony coś, co sprawi, że my się będziemy czuły dobrze, komfortowo w tym makijażu i utrzyma się całą noc. Ja myślę, słuchajcie, że są, w zasadzie to nie jest jeden trik, Anita. No wiem. Słuchajcie, no wiem, że jest tego dużo więcej. Rozmawiać mnie, bo... Ale gdybyś mógł tak coś, wiesz, nam doradzić. Może powiem tak w skrócie takim, słuchajcie, telegraficznym. Jeżeli chodzi o oczy, kolory beżo brązy zawsze się obronią. Plus jakieś delikatne róże, jakieś brzoskwinie, fiolet, tak. Ale jakieś granaty, nie. Szarości, nie. Słuchajcie, tego... Róż jak najbardziej, róż jak najbardziej, tak, ale nie granaty, nie szarości, bo to źle wygląda. To po prostu jest po prostu kolor jakby niepasujący do większej tej całości. A ciemne usta? Ciemne usta nie, absolutnie nie. Usta powinny być maksymalnie naturalne, maksymalnie kobiece. Oczywiście może być konturówka, może być pomadka, może być błyszczyk, może być wszystko, ale w tym takim kolorze naturalnym. Nasyćcie, słuchajcie, swoje usta tą piękną swoją czerwienią, taką różową czerwienią. Tym takim, żeby to wyglądało na maksa naturalnie. Jeżeli jest trochę brzoskwini w tych ustach, dorzućcie lekko brzoskwini, ale nie róbcie, broń Boże, czarnych,
no czerwone usta. Ja wiem, że są też osoby, które uwielbiają czerwone usta. Ja kocham czerwone usta, ale nie na ślub. Wiesz, że we Włoszech bardzo często pojawiają się te czerwone usta na ślubach? No wiem, mam znajomą we Włoszech. Tak. No i te bardzo mocno podkreślone oczy, takie wyrysowane, takie wiesz, dosłownie takie instagramowe, tak, te kreski, tak. Tutaj wszystko te takie... No, o rany, tak, to jest, powiem ci, praktycznie widuję wszędzie. Zresztą ja w rodzinie mam nawet makijażystkę, która robi te makijaże ślubne i jak ona wrzuca gdzieś te zdjęcia do, na Instagram czy gdzieś na Facebooku, to tak. Właśnie taki makijaż. Włochy Włochami, bo rzeczywiście tam jest zupełnie inna, jakby inna kultura, ale też kobiety zupełnie inaczej wyglądają, prawda? To, tak. To jest zupełnie inny typ urody. No przede wszystkim ale, ciemne oczy. Tak, większości. U nas jest słowiański typ urody. Słuchajcie, słowiański typ urody kojarzy mi się z sielanką, z czymś subtelnym, kobiecym, romantycznym, tak? No nie ma nic piękniejszego po prostu jak romantyczna kobieta, a nie wulgarna. Tak, to też się zgadza. Ja w ogóle, ty wiesz, że ja jestem za tym, zresztą ty też jesteś za tym, tak. Żeby jednak ten makijaż podkreślał nasze walory, żeby był naturalny, romantyczny, dokładnie. Piękny, a nie przerysowany. A nie zawsze, przerysowany. Zawsze to podkreślaliśmy i zawsze o tym mówiliśmy. Dokładnie. No dobrze, Paweł, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja również dziękuję. Rozgadaliśmy się oczywiście jak zawsze. Mam nadzieję, że wam się podobało i teraz moje pytanie do was. Bo ja bym bardzo chciała, Paweł o tym nic nie wiem, żeby Paweł częściej pojawił się na moim kanale, więc piszcie w komentarzach, jaki filmik powinniśmy zrobić następny. Żeby go tak, wiecie, podkręcić trochę, żebyśmy coś znowu wymyślili. Podkręcajcie, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy. I rzeczywiście, słuchajcie, a jeżeli, nie wiem, chcecie też te plotki kosmetyczne w sensie takich przeglądu prasy, bo dzisiaj zrobiliśmy to w zasadzie pierwszy raz. Tak, pierwszy raz, na próbę zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie, czy wam się oczywiście podobało, dawajcie znać, dawajcie łapki w górę, jeśli tak. I wtedy myślę, że będziemy co jakiś czas kontynuować i robić taki właśnie przegląd prasy, rozmawiać sobie na różne ploteczki, kosmetyki i tak dalej. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, no ale zobaczymy, jak wam się spodoba, a przy okazji też piszcie oczywiście w komentarzach, jaki ma być kolejny filmik z udziałem Pawła, co mamy dla was nagrać, może jakiś makijaż, coś przygotować, coś, co konkretnie chcielibyście zobaczyć. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dzięki. I zapraszamy do kolejnych filmów. Do zobaczenia. Pa! Pa. Na wypersa. Uważaj, co będziesz mówił. A tu się nagrywa. Tak. A to...